Szanowni Państwo, wchodzimy w kolejny okres walki z pandemią, którą jest koronawirus. To dotyczy również naszego miasta, naszych mieszkańców. Kilkanaście osób przebywa obecnie na domowej kwarantannie. Chciałbym powiedzieć Państwu, zdać relację z ostatniego tygodnia. Otóż w ostatnim tygodniu odesłałem do pracy zdalnej niemalże połowę pracowników Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim wraz ze zastępcą burmistrza. Wynika to stąd, iż chcemy tych ludzi przede wszystkim chronić od pracy w dużej grupie, to jest jedno, ale wszystkie te osoby są do naszej dyspozycji jako pracownicy urzędu, którzy wykonują i mogą wykonywać zdalnie swoją pracę. To jest niezwykle istotne. Ograniczyliśmy do maksimum przyjęcia wszystkich interesantów. Chcemy temu zapobiec, jak powiedziałem, aby koronawirus rozprzestrzeniał się. Tak jak słyszymy komunikaty ze strony rządowej, ten problem jeszcze nie minął. Musimy z tym się zmierzyć również w naszym mieście. Chciałbym przede wszystkim zwrócić się do Państwa, seniorów, ludzi potrzebujących ewentualnie pomocy. Otóż, proszę Państwa, od 18 marca, zgodnie z rozporządzeniem ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, również w mieście naszym, od godziny 7:30 do 19:00 jest pełniony dyżur, gdzie wszyscy potrzebujący mogą zgłaszać swoje potrzeby. Natomiast pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale również urzędnicy naszego urzędu będą mogli pospieszyć i pospieszą z pomocą, która jest Państwu potrzebna. Chcę również dodać, że jest deklaracja od Wojsk Obrony Terytorialnej, że w sytuacji nadzwyczajnej wojsko jest gotowe nieść nam również pomoc. To też nie jesteśmy sami. Chcę Państwa zapewnić, że wszystko to, co czynimy, to z myślą o Was, o wszystkich mieszkańcach Radzynia, a szczególnie tych, którzy szczególnie potrzebują pomocy. Chciałbym również zwrócić się z takim apelem, abyśmy nie powielali niesprawdzonych informacji. To tylko szkodzi sprawie, to tylko może potęgować taki lęk u wszystkich mieszkańców Radzynia. To jest nam niepotrzebne. Sytuacja jest opanowana, jest monitorowana i myślę, że możemy tutaj powiedzieć śmiało, jesteśmy przygotowani do tego, aby walczyć z tym złem, jakie się pojawiło w ostatnim czasie w naszej ojczyźnie i w całym świecie. Chciałbym również dodać jeszcze jedno. Otóż jesteśmy w stałej takiej gotowości i kontakcie z Caritas Polska, która świadczy pomoc materialną, pomoc taką żywnościową dla wszystkich potrzebujących. Jednak chciałbym zwrócić uwagę i poprosić Państwa o jedną szczególną rzecz. Otóż, proszę Państwa, nikt nie zastąpi dobrego sąsiada. Służby miejskie, wojsko nie do końca mogą o wszystkim wiedzieć. Natomiast sąsiedzi, państwo, wiecie o tym, czy w waszym otoczeniu jest osoba, która potrzebuje pomocy, czy też rzeczywiście trzeba tej pomocy udzielić. Jeśli państwo sami nie możecie udzielić tej pomocy, proszę o zgłaszanie takich potrzeb do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale również do Urzędu Miasta, który nieprzerwanie pracuje. Nieprzerwanie pracujemy. Bardzo proszę o korzystanie z tej drogi, drogi telefonicznej, ale również mailowej. Zachowajmy daleko idącą ostrożność, jeśli chodzi o kontakty osobiste. Chciałbym również zwrócić uwagę na to, że chyba nikt bardziej profesjonalnie jak służby, nasze służby miejskie, nie przeprowadzi akcji dostarczania żywności. Poza tym
Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Otóż osoby, które będą się podejmowały dostarczenia żywności czy innych sprawunków dla osób potrzebujących, no, powinny się wylegitymować. To jest sprawą bardzo istotną, tak aby osoby pewne brały udział w takiej akcji. I dlatego właśnie raz jeszcze wracam do pomocy sąsiedzkiej. Jeśli możecie Państwo udzielać takiej pomocy, udzielcie pomocy w dokonaniu zakupów, czy to żywności, czy środków higieny osobistej, czy też lekarstw. Ale jeśli już tego nie możecie, dajcie znać nam tutaj w Urzędzie Miasta. Podejmiemy działania natychmiast. Chciałbym również poinformować Państwa, że sięgamy troszeczkę wyżej, troszeczkę dalej myślimy już o tym, aby jednak zapobiegać tym zjawiskom, które teraz nam towarzyszą. Otóż podjęliśmy tutaj w Urzędzie Miasta takie działania związane z zabezpieczeniem miejsc, które mogą być miejscami rezerwowymi dla przeprowadzenia kwarantanny. To jest bardzo istotne. Oczywiście wiemy o tym, że ochotnicze chówce pracy przy ulicy Lubelskiej 25 dysponują tam odpowiednią liczbą miejsc na kwarantannę dla osób na przykład powracających z zagranicy. Ale tak, aby nie być obojętnym na wezwania rządu, który prowadzi doskonałą wręcz działalność w zakresie zwalczania koronawirusa, ale również zapobiegania tym zjawiskom na przyszłość, czujemy się w obowiązku jako samorządowcy, aby wesprzeć starania rządu. To jest naszą sprawą wspólną. To nie jest sprawa tylko rządu. To jest sprawa również samorządu. I odpowiadamy w ten sposób. Tak, przygotowujemy miejsca, ewentualne miejsca odosobnienia dla osób, które powinny przejść kwarantannę. Dlatego też dokonaliśmy zakupu 50 łóżek polowych, wojskowych, które będą temu służyły. Właśnie w dniu dzisiejszym te łóżka są odbierane w Warszawie. Oczywiście zakupiliśmy komplety pościeli, koce, tak aby, gdy taka sytuacja zaistnieje, aby być przygotowanym na wsparcie tych wszystkich, szczególnie mieszkańców Radzynia, którzy będą takiej pomocy potrzebowali. Jesteśmy też w trakcie uzgadniania z panią dyrektor i pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej miejsc, które temu mają służyć, które mają być wyposażone w pełną infrastrukturę, począwszy od miejsca spoczynku, poprzez sanitariaty, ale również miejsca, które będą zaopatrzone w środki audiowizualne, tak aby osoby przechodzące kwarantannę nie były całkowicie odosobnione. To są te działania, które na dziś podjęliśmy. Ale też czynimy starania o pozyskanie tak zwanych indywidualnych zestawów ochrony osobistej. Czynimy to na prośbę przedstawicieli pogotowia ratunkowego, ale również naszego szpitala. To są zestawy, w które ubierani są ludzie, którzy mają bezpośredni kontakt, ratownicy medyczni, którzy mają kontakt z osobami podejrzanymi o to, że są zarażone koronawirusem. Taki jeden zestaw obecnie kosztuje około 300 zł. Ekipa ratownictwa medycznego składa się z 3 osób. Wyjeżdżając do każdego przypadku potrzeba 900 zł na ubrania ochronne. Ale uważamy to za rzecz absolutnie pożądaną i konieczną, aby zaopatrzyć z naszej również strony pogotowie ratunkowe i nasze służby medyczne. Dlatego też jesteśmy zdecydowani uruchomić środki z rezerwy, która przeznaczona jest na tego rodzaju działania, w wysokości 60 tysięcy złotych. Proszę Państwa, te wszystkie nasze wysiłki, wszystkie nasze starania nie byłyby wiele warte, gdyby nie taka bardzo dobra współpraca
ze starostą radzyńskim, panem Szczepanem Niebrzegowskim, ale również wójtami gmin, panem Wiesławem Mazurkiem, panem wójtem Radosławem Sałatą, ale również wieloma innymi wójtami, którzy, mam nadzieję, w sposób bardzo taki jednoznaczny opowiedzą się za przyjęciem tego wspólnego frontu walki z tym zagrożeniem, które jest zagrożeniem dla nas wszystkich. Raz jeszcze wyrażam wdzięczność wszystkim samorządowcom za ich udział, za ich poświęcenie, za ich udział również finansowy we wspieraniu tych wszystkich naszych inicjatyw. Szanowni Państwo, kwestią niezwykle istotną jest zdalna praca nauczycieli i nauka uczniów. Uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół średnich. Oczywiście tutaj starostwo powiatowe swoją troskę okazuje w sposób absolutnie bardzo, bardzo rzetelny. Natomiast ja chciałbym też podziękować naszym nauczycielom, nauczycielom naszych szkół za ten wysiłek, za tą organizację zdalnej nauki wszystkich uczniów. Już teraz wiemy, że do świąt będzie przerwa w pracy naszych szkół, szkół wszystkich w Polsce. Natomiast no jest to taki nowy wymiar, którego dotychczas nie znaliśmy, którego dotychczas nie byliśmy w stanie w jakikolwiek sposób rozpoznać. Dlatego też dołóżmy wszelkich starań. Tutaj zwracam się z wielką prośbą i do nauczycieli, ale również rodziców, abyśmy nasze pociechy, nasze dzieci, nasze wnuki zaopatrzyli w wiedzę, bo ten czas, czas napięcia, który nam towarzyszy, niech nie będzie też czasem takiego zmitrężenia tych wszystkich naszych wysiłków dotychczasowych. Uczyjmy wszystko, aby nasze dzieci rozwijały się nadal, aby pozyskiwały wiedzę. To jest sprawa niezwykłej wagi. Dlatego też jeszcze raz wyrażam słowa wielkiej wdzięczności i zachęty do dalszej takiej wytrwałej pracy. A dla młodych ludzi, dla tych ze szkół podstawowych i szkół średnich, powiem tak, to jest przedsmak prawdziwych studiów, moi drodzy. Przedsmak prawdziwych studiów, ponieważ w ten sposób możemy kształtować w sobie te dobre nawyki każdego potencjalnego studenta, który własną pracą zdobywa wiedzę pod kierunkiem oczywiście profesjonalistów, pod kierunkiem nauczycieli i rodziców. Proszę Państwa, to jest rzeczywiście trudny czas, ale też raz jeszcze podkreślam, to jest czas, który jest nam dany, aby przeżyć to jak najpiękniej, jak najowocniej. Czynimy wszelkie starania, aby zapobiegać pewnym zjawiskom, czyli na przykład braku miejsc na kwarantannie, czy też może innych zjawisk towarzyszących oczywiście ludziom tym, którzy potrzebują szczególnie opieki. Praca urzędu trwa nadal. I dopóki nie ustąpi ta sytuacja, dopóki nie zwalczymy tego zagrożenia, jesteśmy na posterunkach tutaj i oczywiście poprzez telefony lub drogą mailową będziemy z Państwem w stałej gotowości do udzielania pomocy. Deklaruję również Państwu, że na każde jedno pytanie, każdą jedną wątpliwość lub propozycję składaną przez Państwa odpowiemy natychmiast. Dziękuję serdecznie za tą dotychczasową mobilizację, a przede wszystkim wielką dyscyplinę. To jest już połowa sukcesu. Miejmy taką nadzieję, że spotkamy się niedługo już osobiście i wtedy będziemy mogli obdarzać się wzajemnie uśmiechem i pozdrowieniami bezpośrednio. Dziękuję Państwu serdecznie.